Panie Marszałku, Wysoka Izbo, oto wydarzenie godne 650-lecia. Miasto Koło, które powstało w 1362 roku, zgodnie z lokacją nadaną przez Kazimierza Wielkiego. Teraz 18 lipca tego roku obchodzi właśnie 650-lecie swojego istnienia. Odbyła się sesja nadzwyczajna Rady Miasta Koła. Podczas tej sesji przyjęto uchwałę o przystąpieniu miasta Koła do Stowarzyszenia Miast Króla Kazimierza Wielkiego, bowiem to on jest tym, który to miasto ulokował. Już dużo wcześniej w tym miejscu na wyspie w rozlewisku Warty istniała znaczna osada o takiej samej nazwie. Krzyżowały się tu ważne sztaki handlowe. W ostatnich latach panowania króla Kazimierza Wielkiego pod Kołem został zbudowany warowny zamek obronny. Był typową średniowieczną fortecą, siedzibą starostów kolskich, gościł wielu królów, bowiem przez blisko 300 lat Koło było miejscem obrad najwyższej władzy prowincjonalnej, w którym w obecności samego króla zapadały istotne dla Polski decyzje. Od początku XV wieku do 1716 roku odbywały się bowiem w Kole sejmiki generalne prowincji wielkopolskiej, na obrady których przybywała szlachta nie tylko z Wielkopolski, ale często nawet z kilkunastu województw ówczesnej Polski. Za panowania Władysława Jagieły, Kazimierza Jagiellończyka na zjazdach szlacheckich w Kole zapadały decyzje w sprawach z krzyżakami, między innymi z nimi wojny. Ci dwaj królowie często gościli w zamku i ratuszu kolskim. Przykładem szlachty również duchowieństwo odbywało w Kole kilka synodów prowincjonalnych. Istnienie od średniowiecza do trzeciego rozbioru Polski niegrodowego starostwa kolskiego korzystnie wpłynęło na rozwój miasta. W połowie XVII wieku miasto niestety zaczęło podupadać. Poważnych zniszczeń doznało podczas potopu szwedzkiego w 1655 roku. Pod Kołem stacjonowało wówczas 34 żołnierze dowodzonych przez króla Szwecji Karola Gustawa. W pierwszej połowie XIX wieku Koło wyrosło na prężny ośrodek przemysłu i handlu. W mieście szybko rozwijały się sukiennictwo, przemysł ceramiczny i maszynowy. Nad brzegiem Warty stało wówczas aż 20 potężnych spichlerzy, z których drogą wodną wysyłano między innymi zboże do Prus. Około 100 lat później, w pierwszej połowie XX wieku, rozwój miasta uległ zahamowaniu na skutek I wojny światowej. Podczas II wojny światowej, w czasie okupacji hitlerowskiej, weszło w skład kraju Warty, będącego częścią III Rzeszy. Niestety wtedy zaczęła się też hekatomba ludności pochodzenia żydowskiego. Od końca 1941 do 1945 w pobliskim Chełmnie nad Nerem, około 10 km od Koła, znajdował się niemiecki hitlerowski obóz masowej zagłady, pierwszy stworzony przez Niemców na okupowanych ziemiach Polski, w którym według najnowszych badań zginęło około 200 tysięcy ludzi. Po wojnie miasto powoli odbudowywało się, jednak nigdy już nie wróciło do swego dawnego znaczenia. Powstało kilka dużych zakładów przemysłowych, zakłady mięsne, fabryka materiałów i wyrobów ściernych korund, fabryka maszyn budowlanych z ręb, zakłady wyrobów sanitarnych, fabryka fajansu. I tu ważne, niegdyś państwowe, dziś po okresie przemian funkcjonują jako przedsiębiorstwa prywatne. Koło jest stolicą powiatu i siedzibą starostwa powiatowego oraz urzędu miejskiego, ośrodkiem administracyjnym i edukacyjnym całego regionu kolskiego. Obecnie w Kole mieszka około 22 tysiące osób. Położone przy autostradzie A2, przy magistrali kolejowej, zachęca inwestorów, ażeby inwestowali. Właśnie przygotowane ma działki, dobrze uzbrojone. Jest to siedziba znanych firm. Sanitek Koło jest znany w Polsce, ale i w całej Europie, jako największy polski producent wyrobów wyposażenia łazienek. Saint-Gobain Abrasives, lider produkcji i sprzedaży narzędzi ściernych, Sokołów S.A., oddział zakładów mięsnych w Kole, Utmeiser, producent przewoźnych i stacjonarnych traków tartacznych i brzeszczotów do pił, MSK, producent materacy, czy znana kolska mleczarnia i inne zakłady. Koło czeka na swoją drugą wielką szansę. Wydaje się, że już ją chwyta, zmienia się w sposób gruntowny, staje się miastem nowoczesnym, miastem, w którym ludzie wierzą w to, że wzięcie sprawy w swoje ręce powoduje sukces ich i całego powiatu.
Tak więc na 650-lecie lokacji miasta Koła wszystkiego najlepszego, dalszych udanych 650 lat. Dziękuję panu posłowi.